10 zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Polsce 10 zamach w Cytadeli Warszawskiej 13 października 1923 roku w Cytadeli Warszawskiej eksplodował proch do pocisków artylerii ciężkiej zginęło 28 osób a 89 zostało rannych za ten czyn zostali skazani na dożywocie działacze komunistyczni Walery Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz wydani przez jednego z członków terrorystycznej siatki komunistycznej. Więźni po pewnym czasie mieli być wymienieni na Polaków więzionych z pobudek politycznych w ZSRR, jednakże zostali zastrzeleni przez strażnika Józefa Muraszko. Ten stwierdził, że zrobił to z pobudek politycznych, za co trafił na dwa lata do więzienia. Kiedy wyszedł, służył jako oficer Gestapo. Polskie państwo podziemne w trakcie II wojny światowej wykonało na nim wyrok śmierci. 9. Zamach na dworcu w Tarnowie 28 sierpnia 1939 roku, czyli kilka dni przed II wojną światową, eksplodowała bomba ukryta w walizkach, zabijając 20 osób i raniąc 35. Zamach przeprowadził Antoni Guzy, członek niemieckiej siatki wywiadowczej. Schwytany przez polską policję, przyznał, że zamach był zrealizowany na zlecenie III Rzeszy i żałuje tego, co zrobił. Jego dalsze losy nie są znane, ale najprawdopodobniej został rozstrzelany 4 września 1939 roku. 8. Zamach na Aleksja Lizariewa. Aleksiej Lizariew był szefem misji handlowej ZSRR. Przebywał on w Polsce. Kiedy wracał samochodem do domu na skrzyżowaniu marszałkowskiej i wilczej w Warszawie, oddano w jego kierunku dwa strzały. Zamach był nieudany. Sprawcą był Juri Wojciechowski, biały emigrant. Po schwytaniu przez policję przyznał się do czynu. Wszystko miało miejsce w 1928 roku. Sprawa jest na tyle poważna, że Rosja Sowiecka oskarżyła Polskę o zachowanie względem białych emigrantów, co mogło doprowadzić do konfliktu na linii Sowieci-Polska. Mężczyzna trafił na 10 lat do więzienia, jednakże wyszedł na wolność po 5 latach. 7. Zabójstwo Bronisława Pierackiego. Do zamachu doszło 15 czerwca 1934 roku przed budynkiem klubu towarzyskiego przy ulicy Foksal w Warszawie. Bronisław Pieracki był uczestnikiem walk z Ukraińcami o Lwów oraz ministrem spraw wewnętrznych odpowiedzialnym za politykę względem mniejszości ukraińskiej. Mężczyzna był ścigany oraz finalnie postrzelony co wywołało zgon. Na początku zamach był podejrzewany obóz Narodowo Radykalny, jednakże oficjalnie okaz Okazało się, że sprawcą jest Chrychori Maciejko, wysłany przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Zamachowiec uciekł najpierw do Czechosłowacji, a później do Argentyny. Nigdy nie odpowiedział za swój czyn. 6. Zamach we Lwowie. Do nieudanego zamachu doszło 25 września 1921 roku. Ukraińska organizacja wojskowa miała na celu powołanie niepodległego państwa ukraińskiego, a chciała zmusić Polskę i ZSRR do takiej decyzji przez działalność terrorystyczną. Celem zamachu stał się Józef Piłsudski, kiedy naczelny wódz wraz z wojewodą lwowskim Kazimierzem Grabowskim jechali powoli odkrytą limuzyną wśród tłumu ludzi Stepan. Fedak, 20-letni Ukrainiec, oddał strzał. Zranił jednak niegroźnie jedynie wojewodę. Schwytany przez policję skłamał, że chciał zabić Grabowskiego, a nie Piłsudskiego. Stepan Fedak został skazany na 5 lat więzienia. Razem z nim udało się pojmać innych członków ukraińskich grup terrorystycznych. 5. Zamach w Pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zamach dokonany 16 grudnia 1922 roku w Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, wymierzony w następcę Józefa Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza. Mężczyzna został demokratycznie wybrany prezydentem, zaś 14 grudnia Józef Piłsudski oficjalnie przekazał mu władzę. Dwa dni później, podczas pobytu w Galerii Sztuki, Gabriel Narutowicz został trzykrotnie postrzelony, wskutek czego zmarł. Do zabójstwa przyznał się eligiusz niewiadomski, twierdząc, że morderstwo było straszne, acz konieczne. Za siebie nazwał mścicielem krzywd zdrowej większości narodu zagrożonej przez Piłsudskiego lewicę Żydów i masonów. Niewiadomski został skazany na śmierć. Rozstrzelano go 31 stycznia 1923 roku. Jego ostatnie słowa to zachowam spokój, strzelcie mi w głowę i w serce. Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski. Cztery napad na pociąg pod Łuńicem. Do zamachu doszło 23 września 1924 roku i dokonał go 40 osobowy oddział terrorystyczny sowieckiej dywersji zbrojnej. W rejonie Łowcza wysadzili oni tory kolejowe, a następnie ostrzelali pociąg. Obrabowali pasażerów i wychłostali wojewodę do Wnarowicza, który został później oskarżony o niegodną postawę. Celem zamachowców była duża suma pieniędzy przewożona w wagonie pocztowym. Grupa oddaliła się i umknęła pościgowi przekraczając granicę z Rosją sowiecką. 3. Atak na Stołpce. Największa operacja sowieckiej dywersji zbrojnej. Do napadu doszło w nocy z 3 na 4 sierpnia 1924 roku. Oddział terrorystyczny przedostał się nielegalnie przez granicę do Polski i połączył z mniejszymi grupami stacjonującymi na terenie naszego kraju. Łącznie zamachowców było nawet 150. Wyposażeni byli w karabiny i granaty. Ich celem było wyzwolenie z więzienia 150 więźniów, wśród nich przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Po podpaleniu miejscowości terroryści starli się z polskimi ułanami oraz wreszcie zostali powstrzymani przez Straż Graniczną. Po tych wydarzeniach utworzono Korpus Ochrony Pogranicza. 2. Uprowadzenie samolotu polskich linii lotniczych Lot 762. Do uprowadzenia samolotu doszło 22 sierpnia 1981 roku. Jerzy Degas wraz z dwiema osobami steroryzował załogę samolotu lecącego z Wrocławia do Warszawy i nakazał lecieć do Berlina Zachodniego. Na pokładzie było 43 osoby. Samolot wylądował w Berlinie, zaś porywacz uwolnił zakładników i oddał się w ręce amerykańskie, prosząc o oazę. Azyl. ci jednak oddali go policji przez którą został oskarżony o terroryzm jako uciekinier za żelaznej kurtyny został skazany na 5,5 roku więzienia Jeden zamach na wyższą szkołę pedagogiczną w Opolu. Do zamachu doszło 6 października 1971 roku. Bracia Kowalczyk podłożyli materiały wybuchowe w auli WSP bezpośrednio przed Akademią z okazji Święta Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. W nocy w powietrze wyleciał dach auli i zapadła się podłoga. Jerzy Kowalczyk został skazany na karę śmierci, Ryszard Kowalczyk na 25 lat pozbawienia wolności. O ułaskawienie Jerzego Zwrócili się m.in. Jacek Kuroń, Jan Olszewski i Adam Michnik, dzięki czemu zmieniono karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. W 1993 roku Lech Wałęsa zatarł wyroki skazujące braci i przywrócił im prawa obywatelskie. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda nadał im krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Ryszard Kowalczyk zmarł 16 października 2017 roku, Jerzy zaś żyje do dziś. Na koniec wspomnę, że istniała kiedyś jedna polska organizacja terrorystyczna, która aktualnie jest nazywana organizacją konspiracyjną ze względu na swój propolski charakter. Była to Powstańcza Armia Krajowa, która walczyła o zniesienie stanu wojennego w Polsce Ludowej. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!